Digitalizacja i odchodzenie od dokumentów papierowych jest koniecznością, która coraz szerzej udaje się wdrażać, chociaż niektóre instytucje nadal stawiają opór temu procesowi. W audycji porozmawiamy o tym, jak wygląda digitalizacja procesów księgowych, na których etapach warto się skoncentrować, jakie mogą być potencjalne trudności wdrażania digitalizacji w procesach księgowych, a co wydaje się łatwe i do czego przygotować się aż tak bardzo nie trzeba. O tym, dlaczego warto digitalizować procesy księgowe, jak to robić i na co zwrócić uwagę podczas tego procesu, rozmawiamy z Anetą Bolką, associate partnerem. Odpowiedzialnym za dział księgowości finansowej. Witam serdecznie, dzień dobry, Basiu. Aneto, wielu z nas księgowość kojarzy się z niekończącymi się stosami papierowych faktur, z tabelkami, w których nie zawsze wszystko się zgadza. Czy faktycznie dzisiaj, w roku 2020, żyjemy już w czasach zdigitalizowanej księgowości? No, nie do końca. Nie do końca mogę tak powiedzieć, ponieważ na pewno dział księgowości przechodzi od kilku lat, zauważyłam, bardzo dużą transformację. Natomiast nie wszystkie organizacje na tą transformację są otwarte i są gotowe do tej transformacji. Także część naszych organizacji znajomych nam, czy też z, z naszego obszaru, jest nie do końca zdigitalizowana. Na pewno pracujemy nad digitalizacją. My tutaj w Rydun Partner staramy się digitalizować procesy, natomiast nie całość księgowości jest zdigitalizowana. A jakie są takie podstawowe narzędzia, które wymieniłabyś, mówiąc właśnie o digitalizacji procesów księgowych? Co ułatwia ten proces, czy umożliwia nawet? Z pewnością digitalizacja procesów, która i programy temu służące, to wszystkie systemy ERP. To są, to są systemy księgowe czy też systemy informatyczne, które służą zabezpieczeniu wszystkich procesów, nie tylko księgowych w firmie, natomiast mają również wyznacznik swój w księgowości. Te dane po prostu są w sposób automatyczny księgowane na kontach finansowych w księgowości danej spółki. Czyli mamy systemy ERP, jakie są inne narzędzia? Na pewno ułatwiające naszą pracę w księgowości finansowej są wszelkiego rodzaju interfejsy danych, czyli interfejsy danych z jednego systemu, na przykład sprzedażowego do systemu naszego księgowego podobnym e, narzędziem, takim można powiedzieć, że to jest interfejs danych, są już dzisiaj zwykłe pliki MT940, które otrzymujemy z banków i możemy te dane już interfejsować do naszego systemu księgowego. Inne narzędzia, z jakich korzystamy i mocno zdigitalizowały naszą pracę w księgowości, to na pewno elektroniczny obieg dokumentów, czyli Obiekt, który pozwala rozpocząć e, drogę tego dokumentu od jego nadawcy do ostatniego użytkownika informacji z tego dokumentu. Jeszcze jakie przychodzą mi e, narzędzia, m, które zdigitalizowały nasz, e, nasz dział księgowości, to z pewnością e, cała digitalizacja która wychodzi i którą używamy w kontaktach z urzędami skarbowymi. Już dzisiaj nikt nie biegnie na pocztę z deklaracją, tylko wysyłamy je w sposób elektroniczny, w sposób zdigitalizowany. Aneta, masz bardzo bogate doświadczenie związane z księgowością i z digitalizacją procesów księgowych i chciałam cię zapytać, jakie z Twojego punktu widzenia, właśnie takiej ekspertki, są największe plusy w digitalizacji tych procesów księgowych? Bo rozumiem, że tak naprawdę ta forma papierowa nadal mogłaby funkcjonować, nie ma żadnych przeszkód i że wiele firm nadal w dużej mierze opiera się na papierze. Co jest lepszego, jeżeli ten papier zlikwidujemy? No, tak, Basiu, jak powiedziałaś, to doświadczenie faktycznie jest duże i z każdym dniem mam wrażenie, że um, pogłębia się moja e, świadomość tego, że bez digitalizacji dzisiaj już ani rusz. Nie jestem dobrym opiniotwórcą tego e, w tym temacie. Dlaczego? Dlatego, że ja jestem na tak. Ja jestem przekonana, że digitalizacja to jest kierunek, w którym powinniśmy pójść i w taki sposób pracować. A już odpowiadam, dlaczego, bo o to mnie pytałaś, ponieważ e, zupełnie inaczej pracuje się, kiedy mamy dostęp do dokumentu elektronicznego niż jego wersji papierowej. Zmienia się totalnie e, logistyka tego dokumentu, tak? Kiedyś trzeba było na daną fakturę czekać, aż nasz dostawca ją wysłał pocztą, nasz klient e, odebrał tą pocztę. Oczywiście przypisał i zaakceptował dany dokument na tym papierze, przesłał go albo formą pocztową, albo przyniósł do nas do biura. Dzisiaj to wszystko dzieje się w sposób elektroniczny. Faktura zostaje wysyłana do, na dedykowany adres e-mail, klient już ją otrzymuje, widzimy ją na obiegu elektronicznym. I w rezultacie, jeden klik, i ten dokument trafia do nas. Zobacz, jaka jest wielka różnica pomiędzy właśnie papierową wersją a wersją elektroniczną. Muszę dodać jeszcze kwestię logistyki związanej z archiwum. Nasze archiwa puchły. Pamiętam, jak chyba w 2015 albo 2016 roku wywieźliśmy ponad tysiąc segregatorów, które straciły po prostu ważność już. Natomiast dzisiaj. Praktycznie nie używamy archiwum w, takiego, w takim znanym nam dotychczas e, obrazie, tylko wszystkie dane są zapisane w sposób elektroniczny. To jest logistyka. Już wydaje mi się, że e, ja jestem przekonana, nie wiem czy ty, ale patrząc przez pryzmat e, pracy ludzkiej, tak? Jeżeli a ten dokument, który został raz wydrukowany i już dostarczony w sposób tradycyjny, papierowy, no to księgowy czy asystent w naszym dziale księgowości musiał wprowadzić wszystkie te dane. Dzisiaj do tego służy nasz OCR, czyli system rozpoznawania znaków na fakturze, i tutaj maszyna e, szczytuje po prostu obraz, czytuje te znaki na fakturze i nie trzeba ich wprowadzać manualnie. Tym samym nasi księgowi mogą poświęcić czas, na zupełnie inne zadania, tak, bardziej merytoryczne, bardziej konsultingowe, mogą wspierać naszych klientów w innych obszarach niż manualne wprowadzanie danych. Ja jestem absolutnie przekonana, natomiast rozumiem, że jeżeli mamy tak dużo plusów tego procesu, to też są wyzwania z nim związane. Jakie są największe wyzwania związane z digitalizacją księgowości? Z perspektywy czasu... Powiem szczerze, że największym wyzwaniem, i które zmierzamy się do dziś. Z tym wyzwaniem, to jest opór wśród ludzi. To fakt, że ludzie, żeby rozpocząć proces digitalizacji, muszą spojrzeć bardziej krytycznie na swoje status quo. Jesteśmy przyzwyczajeni do papieru z różnych powodów. Lubimy ten papier, lubimy go podpisać. Wydaje nam się, że on ma większą wartość, większą, większą wagę przy podejmowaniu decyzji. Natomiast e, świat wirtualny świat elektroniczny wydaje nam się nadal jeszcze takim obcy obcy, tak bym to nazwała, więc na pewno dużym wyzwaniem jest przekonanie e, organizacji, przekonanie samego siebie do tego, że forma elektroniczna jest szybsza, łatwiejsza i pomoże nam w wielu obszarach. Skoro jesteśmy wszyscy na tak. Jeżeli chodzi o digitalizację procesów księgowych, po tym co powiedziałaś, to yy, powiedz może, jak przygotować się do wdrożenia digitalizacji? Jakie kroki sugerowałabyś yy, przedsiębiorstwu, które chce taką digitalizację wdrożyć? Z pewnością, jak każdą zmianę, powinniśmy ją po prostu dobrze zaplanować, tak? Zaplanować ją pod względem zarówno tego, które procesy chcemy digitalizować, bo wiadomo, że nie uda nam się pewnie od samego początku wszystkich procesów zdigitalizować, ale wybrać te kluczowe, którymi powinniśmy się zająć, czyli wybór procesu, który chcemy zdigitalizować. Druga sprawa, no to oczywiście musimy zapewnić pewnego rodzaju środki, zasoby, zarówno finansowe, bo to też są koszty, które poniesiemy w tym, w tym zakresie, ale zasoby też ludzkie. Dlaczego mówię o ludziach? Tutaj są też najważniejsi, ponieważ to, ta digitalizacja ma pomóc nam, tak? Na, ma nas wesprzeć w realizacji zadań czy księgowych, czy operacyjnych, czy różnego rodzaju innych, Procesów, które dzieją się w firmie, i dobrze jest zaplanować, czego my tak właściwie oczekujemy od tej digitalizacji, od danego programu, od danego systemu operacyjnego, jakie wartości dodane ma nam przynieść, bo nie chodzi o to, żeby wdrażać we wszystkie obszary digitalizację, tylko te, które są najważniejsze, a może te, które najbardziej są uciążliwe. Warto się, na to, warto się nad tym zastanowić. Kolejny temat, taki bardzo na czasie. Digitalizacja procesów księgowych a y, koronawirus. Jak się ma y, to, o czym rozmawiamy, do coraz bardziej popularnego, częściowo z przymusu, y, częściowo z innych powodów, y, takiego nowego modelu pracy zdalnej czy pracy hybrydowej, które widzimy w wielu firmach, również w działach księgowości. No powiem szczerze, że to jest... Hmm, nie spodziewałabym się, że przyjdzie 2020 rok i, i nastąpi sytuacja związana z koronawirusem. Chyba nikt z nas nie spodziewał się takiej sytuacji. Natomiast odnoszę wrażenie, że dobrze zaplanowana digitalizacja, a ten proces digitalizacji u nas trwa tak, w różnych obszarach, pomogła nam... E, Praktycznie przejść z dnia na dzień na system pracy zdalnej, zapewniając zarówno ciągłość usług, jakie kierujemy wśród, w stosunku do naszych klientów. No i bez powiedziałabym większego, większego problemu, całość naszej załogi pewnego dnia, w połowie marca, przeszła na system pracy zdalnej i zapewniliśmy ciągłość naszych usług. Wiesz, to musimy zobaczyć to w różnej perspektywie. Przede wszystkim ta digitalizacja to też komputery przenośne, tak? to fakt możliwości zabrania sprzętu do domu to możliwość pracy z workflow, z fakturami zakupu, które są zapisane właśnie w formie elektronicznej, kiedy nie musimy czekać na ten dokument od naszych klientów, czy też czekać w ogóle, martwić się o, o logistykę z tą związaną z, z danym dokumentem. Pamiętam, jak w marcu nawet poczty nie mogliśmy odebrać, ponieważ poczta przestała przez pewien czas funkcjonować, więc no, była to duża trudność, jeśli chodzi o, o taką wersję. Tradycyjną, papierową. Natomiast bardzo się cieszę i z perspektywy czasu oceniam to, że zrobiliśmy to naprawdę w sposób szybki i, i elastyczny, przejście właśnie na formę zdalną, mając takie doświadczenie i takie narzędzia, na których pracujemy. To może jeszcze takie przekorne pytanie. Czy to wszystko oznacza, że księgowość przejmą maszyny i nie będą już potrzebni ludzie w procesach księgowych? A skąd? W życiu. Nie ma takiej możliwości. Ludzie, to już myślę, że powiedziałam w trakcie mojej wypowiedzi, ludzie w tym wszystkim są najważniejsi. Maszyny mogą nas wspierać, mogą nam pomagać realizować pewne procesy, mogą za nas manualnie, czyli tą najprostszą pracę wykonywać, tak? Natomiast umysł ludzki i to, co my chcemy włożyć jako wkład do tej maszyny, czy też wyciągnąć i analiza danych, nie zastąpi umysłu ludzkiego, absolutnie. Czyli tak naprawdę możemy być spokojni. Możemy być spokojni. Tak, <tak>, tak naprawdę to będziemy się zajmować bardziej interesującymi rzeczami. Tak, A maszynom oddamy tylko to, te takie automatyczne procesy. Tak, oczywiście. Mhm. Fakt, że do księgowości też puka do drzwi sztuczna inteligencja. Ta sztuczna inteligencja ma za zadanie uczyć się. To są tak zwane machine learning, tak? systemy samouczące się. Natomiast yy, wypadkowość różnych sytuacji, no nie jest, nie wiem, nie sądzę, żebyśmy aż tak bardzo byli, było to możliwe, żeby zaprogramować pewne, pewne powiedziałabym, procesy aż tak mocno, więc na pewno będziemy mieli jeszcze sporo pracy. Aneta, bardzo Ci dziękuję za to niezwykle interesujące spotkanie. To ja serdecznie dziękuję za zaproszenie. I na pewno jeszcze spotkamy się przy kolejnych tematach, które będziemy pogłębiać. Tematach związanych właśnie z digitalizacją procesów księgowych. Do usłyszenia. Serdecznie dziękuję. To był podcast Rytland Partner Roner. Dziękuję za wysłuchanie audycji i zapraszam na kolejne. Barbara Klimek. Rödlen Partner on air